Pokonanie ospy prawdziwej jest jednym z największych osiągnięć ludzkości. Posłużyła się temu szczepionka. Mimo że datę pierwszej szczepionki datuje się na XVIII wiek, to jej historia zaczyna się dużo wcześniej. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Praprzodkowie szczepionek pojawili się już w X wieku, zaś motorem napędowym do działania była właśnie wspomniana ospa prawdziwa. W Indiach zakładano dzieciom ubrania po chorych na ospę lub pobierano ropę od zakażonych i wkuwano zdrowym, zaś w Chinach używano proszku, który był uzyskiwany ze zdrapywania strupów chorych. Celem tego typu działań było uzyskanie łagodnego przebiegu choroby, lecz ze względu na wysokie ryzyko mogło się to wymknąć spod kontroli. Przez kolejne setki lat ludzkość nie uzyskała znaczących postępów. Wielkie miasta sprzyjały wybuchom epidemii, zaś odkrycie Ameryki w 1492 roku ma swoją niechlubną stronę, czyli przywleczenie rdzennej ludności chorób ze starego kontynentu. Były to m.in. ospa, odra, grypa czy dżuma. Przez ponad 100 lat zginęło nawet do 90% miejscowej populacji. Przechodzimy jednak do kluczowego punktu, czyli wynalezienia szczepionki. W 1796 roku angielski lekarz Edward Jenner zauważa ciekawą rzecz, a mianowicie, że kobiety, które doiły krowy, zarażone chorobą ospy krowiej, przechodziły ospę prawdziwą w stosunkowo łagodny sposób. Jenner postanowił przeprowadzić eksperyment. 14 maja tego roku pobrał ropę z pęcherzy zakażonej krowy i podał ją chłopcu przez nacięcia na ramieniu. Chłopiec przeszedł tak zwaną krowiankę w łagodny sposób. Następnie po pewnym czasie chłopiec został zaszczepiony materiałem z ospy prawdziwej. Okazało się, że chłopiec nie zachorował. Przez dziesiątki i setki lat metoda Edwarda Jennera uległa niewielkim zmianom, zaś nauka dotycząca szczepionek, czyli wakcynologia, pochodzi od łacińskiej nazwy krowianki, czyli variola vaccina. Szczepionka na ospę prawdziwą zaczęła się rozprzestrzeniać, zaś finał tej historii datuje się na 1980 rok, kiedy ospa prawdziwa, która zabiła setki miliony istnień, została eradykowana, czyli zwalczona. To jedno z największych osiągnięć człowieka. Kolejne szczepionki były wynalezione przez pana, którego nazwisko możecie kojarzyć, czyli przez Ludwika Pastera. W 1879 roku asystent Pastera pozostawił hodowlę drobnoustrojów powodujących kurzom cholerę. Po około tygodniu Ludwik wyjechał z Paryża do rodzinnego Arbos, gdzie postanowił wprowadzić kurom osłabione bakterie. Kury nie zachorowały, co więcej, uzyskały odporność. Kolejnym wyzwaniem było znalezienie ratunku na wściekliznę, ponieważ praktycznie 100% zakażonych ludzi tą chorobą umiera. Testy na psach kończyły się sukcesem. Przygotowany preparat pochodził z truchła zdechłych psów na wściekliznę. Jednak Pasteur wahał się nad próbami na człowieku. W 1085 roku Pastera odwiedził zrozpaczony ojciec, którego syn został pogryziony przez psa zarażonego wścieklizną. W świetle beznadziejności sytuacji Ludwik postanowił zaryzykować. Szczepionka odniosła sukces, chłopiec, czyli Józef Meister, doszedł do siebie, a wieść o tym głuchnęła na całym świecie. Szczepionka na wściekliznę była drugą szczepionką dla człowieka. Co ciekawe, jedna z pierwszych stacji szczepień przeciwko wściekliźnie powstała w Warszawie. Wraz z końcem XIX wieku rozpoczyna się gwałtowny rozwój szczepionek. Wracając na koniec do ospy prawdziwej, jest ona zwalczona, zaś szczepień ze względu na potencjalne skutki uboczne nie prowadzi się. Warto wspomnieć o tym, że oficjalnie próbki ospy prawdziwej znajdą się w dwóch miejscach na świecie. W laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. W 2017 roku przy nakładzie zaledwie 100 tysięcy dolarów kanadyjskim naukowcom udało się syntezować wirusa ospy prawdziwej. Dane o DNA wirusa naukowcy znaleźli w internecie. Te fakty sugerują nam, że kolejne spotkanie ludzkości z ospą prawdziwą nie jest niemożliwe. Następnym odcinkiem na kanale będzie druga część tego filmu omawiająca działanie szczepionek. Zaś ja was teraz zapraszam na odcinek o epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.